Kiedy w Żarkach tutaj, w domu, w rynku, opuszczali dom, sprzedali dom i likwidowali w komórce, mieli tam skład węgla, a ten węgiel był odgrodzony tą futryną, tymi starymi drzwiami. I on patrzy, a na tej futrynie widzi coś takiego. I widzisz, podważał to siekierą. Chciał odkryć to. Bardzo mu to źle poszło i w środku znalazł to. Napisane słowo Wszechmogący i tu na pergaminie, na skórze, leder, pergamin, ręcznie napisane dwa fragmenty story, takie, które muszą się znaleźć na mezuzie. Jeszcze tu jest napisane? Mam to przed... To co mówię, te pierwsze słowa, te słuchaj Izraelu, Szma Izrael, to jest taka ich Ojcze Nasz chyba, takie wiesz. Chodź tu tutaj. Ja to przyniosę. To jest właśnie to niezwykłe, uważam. Patrz, tu są ślady, że ta mezuza była wielokrotnie, że w tym domu mieszkali różne rodziny i kiedy zmieniali miejsce zamieszkania, czy zmieniały się pokolenia, to zmieniały się też mezuzy. I to są ślady po różnych zamocowaniach tej mezuzy. Podobno, kiedy rodzina żydowska opuszczała swój dom, to starała się zabrać mezuzę ze sobą jako taką relikwię domową. No i tu według mnie ci ludzie nie zdążyli zabrać tej mezuzy, albo jej nie mogli zabrać ze sobą, bo stało się tak to szybko, ten Holokaust, i ta mezuza została. No i historię jej znacie. Chcę pokazać wam, jak to. O. To było tak. Tu ta litera Szma i tu była przybita tabla i to jest komplet.
to było tak mocno przybite, że on tutaj aż zniekształcił. To jest zwykła, prymitywna blacha, taka kowalska, cięta meslem. Albo trafi do Warszawy, albo w formie daru, bo to nie jest moje, uważam, ani nie jest tych moich przyjaciół. Oni mi to powierzyli. Będzie albo w Warszawie. No i słuchajcie, to też historia, te zawiasy tutaj, to wszystko, te kilka warstw farby. I tyle zostało. Ale żadne z muzeów tego nie ma. Takiego kompletu. Bo mają różne przepiękne meduzy podróże, z kości słoniowej, srebrne i tak dalej, ale takiej plebejskiej, zwyczajnej, małomiasteczkowej, biednej mezuzy nikt nie ma. To już funkcjonuje wśród naukowców jako mezuza żarecka. I powiedziałem, że udostępnię ją na wystawy czasowe, gdziekolwiek, ale nie zamierzam na razie nikomu podarowywać, żadnemu z muzeów, ani sprzedawać, bo kupcy byli i są. Kolekcjonerzy i przeróżni. To nie jest do sprzedania, to jest do wyeksponowania. No i tylko pytanie, gdzie i kiedy. To można tylko w żartach zobaczyć. Idźcie już, bo dzieci płaczą.